Poza tym świetnie wykonuje stałe fragmenty gry, potrafi dorzucić piłkę w pole karne. Teraz szansa przed zespołem czarnych koszul. Sobie Trałka i gol! Kapitalna bramka Łukasza Trałki i czarne koszule otwierają wynik tego spotkania. 7 minuta gry, 1-0 dla Polonii. Przepiękna akcja Polonii, znakomite wykończenie Trałki, który lewą nogą strzelił gola. Jest to zawodnik prawonożny, skoncentrował się na tym uderzeniu. Miał dużo szczęścia, precyzyjnie. Wielką pracę wykonał w tej sytuacji Artur Sobiech, to on zapisał na swoim koncie asystę. Piękne uderzenie Trałki, to jest gol podobny do tego zdobytego w sezonie 2008-2009, kiedy Trałka piękną bramkę zdobył w meczu ze Śląskiem Wrocław. Widać tutaj na powtórce, Łukasz bardzo się skoncentrował na piłce, trafił w środek piłki i przepiękną bramkę strzelił.